Poproszę o ciszę. Czyli jest druga część 15 sesji. Kontynuujemy. Tak, możemy? Przechodzimy do punktu 7. Szanowni Państwo, sprawozdanie i tutaj mamy jako punkt pierwszy działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku. Kto zabierze głos w tej kwestii? Pani Dyrektor, bardzo proszę. Ze sprawozdania wynika, że występuje tendencja spadkowa w zakresie udzielanych pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z powodu bezrobocia. Więc wychodzi na to, że to bezrobocie u nas spada i to tam widzę, że przez 3 kolejne lata ten komin jest coraz trudniejszy. Czy to jakaś taka tendencja? Ale już jest. Bo to, możemy to znaczy, generalnie w całym kraju to bezrobocie jednak troszeczkę spada. W województwie śląskim też ono jest dosyć niskie i tutaj w gminie też to widzimy, dlatego pozwoliłam sobie zaznaczyć te poprzednie lata, żeby odnieść się do tego bezrobocia. Jednakże no tutaj bym zwróciła na to uwagę, że jednak nasze działania na pewno są ukierunkowane na to, że wcześniejsze 8 lat projektów systemowych dało w jakimś stopniu odzwierciedlenie, że osoby jednak nabyły tą systematyczność do tej pracy. Ja nie mówię, że wiele z tych osób, ale jednak 8 lat po 20 parę osób każdego roku to się jednak nałożyło i praca socjalna rok w rok z pewnymi rodzinami, tłumaczenie, mobilizowanie, motywowanie, jak gdyby takie pchanie do przodu też to daje odzwierciedlenie. Natomiast no, dosyć sporo osób jednak pozyskuje to zatrudnienie takie okresowe i to na naszym terenie jednak też to widać, więc generalnie to bezrobocie w skali spada. Pani jest bardzo długo już dyrektorem, zna Pani specyfikę gminy Porąbka. Czy na przestrzeni ostatniego roku, dwóch lat, ewentualnie trzech, mamy do czynienia ze zjawiskami, które w porównaniu do lat poprzednich nie występowały? Czy jakieś nowe trendy w zakresie się tutaj pokazują? Ewentualnie o czym się chodzi, odczucia pewne, czy symptomy takie, które by na to wskazywały? Trendy na tyle, że mamy bardzo skompensowane problemy w rodzinie, więc bierzemy pod sobą rodziny, które są wieloproblemowe. Wcześniej to były problemy albo jeden, albo dwa, generalnie trzy. W tym momencie od paru już lat obserwuję właśnie zdarzenie, zjawisko takie, że są to rodziny wieloproblemowe i generalnie jak już do nas trafiają, to mają naprawdę spore problemy finansowe. Głównie daje się to odczuć z problemami, czyli tak zwaną pętlą kredytową. Właśnie to chciałem zapytać. To niestety, ale to widzimy i to nas bardzo niepokoi, jednak nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. Ja dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze może zadania sobie tak nie robi. Nie? To bardzo dziękujemy. Dziękuję. Ja tylko widziałem, że podziękuję. Zdaje mi się, że nadal musimy dać podziękowania za tą pracę, którą wkładacie. Jak czytałem to sprawozdanie, to problemy rzeczywiście są niemałe. I tam porównując, już teraz nie powiem dokładnie, nie przytoczę Pani dokładnych cyfr, ale porównując ze sprawozdaniem z ubiegłego roku, to niektóre zmiany się zmieniły nawet na gorsze, tak? Jeżeli chodzi o nie wiem, biedę dokładnie, czy o pomoc rodzinom, które tam są uzależnione. Znaczy na pewno zwiększają się osoby z problemem alkoholowym, z uzależnieniami. Tak, także tutaj naprawdę no, bardzo jest trudno pomagać, rozwiązywać te problemy, ale myślę, że dobrze sobie radzimy. Myślę, że bardzo przekażę podziękowania pracownikom. Dziękuję na Pani ręce, skoro oczywiście podziękowania wszystkim pracownikom, bo to rzeczywiście naprawdę ciężka praca z takimi osobami, gdzie jest no, może za dużo powiedziane patologia, ale pewnie taka też się pokazuje, bo tam przemoc się pokazuje. No bardzo dużo, patologii jest bardzo dużo. I naprawdę myślę, że cała Rada docenia to wszystko i że
jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim razie, Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego. Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku. Bardzo proszę. Zatem sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku jako pełnomocnik przygotowałam dla Państwa. Zawarte zostały w nich najważniejsze informacje dotyczące działalności gminnej komisji, ale także punktów pomocy rodzinie, jak i Ela Zaczewska założyła, jak kontynuuje jej działalność. No i jak tu pani kierownik też, jeśli są jakieś pytania, to odpowiem. Jeżeli można, to jedna rzecz, która mnie naprawdę uderzyła w tym sprawozdaniu, to sytuacja, że tak łatwy dostęp jest do alkoholu tych dzieci, młodzieży. Bo tam już nawet od 10, 12 roku życia podają, że mają możliwość korzystania z alkoholu. Część gimnazjalistów podaje z tej ankiecie, że dobrze przeczytałem, że same kupują alkohol nawet. Czy tutaj nie byłoby wskazane, bo na pewno takie działania prowadzone są, ale jakieś dogłębniejsze szkolenia sprzedawców. Skoro taki łatwy dostęp jest do alkoholu, no to oczywiście jest to problem, tak? Znaczy co roku jest szkolenie terenowe. Jako komisja sprawdzamy i kontrolujemy punkty sprzedaży napojów alkoholowych, ale też na zlecenie organizujemy takiego rodzaju szkolenie. No jak już tutaj kiedyś mówiłam, Centrum Działań Profilaktycznych zrobiło taką kontrolę, zakup kontrolowany. No i Państwo macie tutaj w sprawozdaniu, jak wyszedł taki zakup. No, my apelujemy, piszemy, prosimy. Jak dotąd nie wpłynęło do nas żadne pismo, że ktoś zakupił ten alkohol. Aczkolwiek no, mówimy też rodzicom, że jeśli tylko dziecko zakupi alkohol w sklepie, to od razu do nas składać taki wniosek, żeby reagować od razu. No, do nas nic takiego jeszcze nie wpłynęło. Zgodowa społeczeństwa tutaj, żeby pilnować, bo czytamy 11-12-latki sięgają w alkohol. Ja zauważyłem akurat, że efekty, wiadomo, że to nie będzie z dnia na dzień, efekty nie będzie, ale widać efekty samo są dzisiaj już chyba kilka, bo nawet 15 razy zobaczyłem, że panie w sklepach, jeżeli widzicie, że ktoś pod wpływem alkoholu nie wygląda na coś, prawda, poprosił o dołu, czy po prostu nie sprzedaje tego alkoholu. Także efekty widać, że to po prostu szansę. Dziękuję bardzo. Mamy nadzieję. Też to jest bardzo niepokojące, co pan przewodniczący tu poruszył w tej ankietach, właśnie w tej diagnozie, że w tak młodym wieku dzieci właśnie młodzież zaczyna od alkoholu, papierosów i innych używek. Ale z tego, jak czytałem, no to tak wygląda, każdy się w tej ankiecie wypowiada, że najwięcej próbował w ciągu wakacji. Znaczy oni pisali, czy to sobie prywatnie, czy wysłowił wakacje, czy na jakichś wyjazdach, obozach, koloniach. Nie było brane pod uwagę, bo to jest niepokojące, bo jeżeli na takich obozach, wyjazdach, to już są opiekunowie. A z tego każda używka, jak przeczytamy, to najwięcej próbowała, może próbuje, jak ankieta wykazała, takie wakacje. Dla mnie najbardziej niepokojący jest fakt, że dzieci dostają przyzwolenie od rodziców na spożywanie alkoholu w domu. Nie rozumiem tego, jak rzeczywiście w domu i czasie wakacji, ale gdyby to było na takich, właśnie to co mam na myśli, obozy, kolonii, te sprawy, no to też przecież te sobie obozy nie było prawne. Można w następnej ankiecie spróbować uwzględnić takie właśnie szczegółowe. Bo jeżeli rodzic na przykład miejsce mieszkania w domu, czy to było na wyjeździe? Wysyła dziecko po prostu na letni odpoczynek grupowy, to ktoś na to dziecko odpowiada. To znaczy w wieku gimnazjalnym już mało kto na kolonie jedzie. No, obozy, różne takie sprawy są, różne organizacje są wyjazdy. Ale no to w przyszłości by było. Dziękuję za sugestie. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałbym zabrać głos. Pan Grzegorz, bardzo proszę. Przepraszam się, bo pana przewodniczącego chciałbym dodać gdzieś obrony sklepy sprzedawców, bo ja wielokrotnie się temu przyglądałem i nigdy nie byłem świadkiem tego, żeby sprzedaż alkoholu sobie małoletnie nastąpiła. Ale jest też takie drugie zjawisko, które temu towarzyszy, bo
niestety zdarzają się osoby dorosłe, które w imieniu nieletniego dokonują tego zamiaru. A następnie w zamian za piwo, w zamian za jakąś tam prowizję, nazwijmy ją w cudzysłowie, wynoszą ten alkohol właśnie takim osobom, o których pani wspominała, czyli tym gimnazjalistom kilkunastoletnim, którzy w ten sposób ten alkohol zdobywają. Ja myślę, że tutaj może by warto było pomyśleć o jakimś sposobie takiego dotarcia również do społeczeństwa, w tym sensie, żeby, bo oczywiście nie zmienimy tych ludzi, którzy to robią, to nie ma wątpliwości, ale może inni zaczęliby na to bardziej zwracać uwagę, że stoi sobie trzech, czterech młodych osobników, tak, z nimi jakiś starszy człowiek, czy też czasami kolega o kilka lat tylko starszy, który ma dowód i nagle wchodzi do sklepu, wychodzi z sześciopakiem i następuje rozdział. Bo prawnie nie jesteśmy w stanie nic w tym momencie zrobić. Natomiast może kwestia uświadomienia tylko przez zmiany mentalności naszych mieszkańców. Tak jak pan mówi, że sprzedawcy coraz częściej proszą o dowód, coraz częściej widzę, że zastanawiają się, czy osoba jest trzeźwa, czy nie trzeźwa, czy to jest przy kasie z puszką piwa. Więc no, to jest ta dobra strona. No, takie rzeczy zdarzały się i zdarzać się będą, bo wiem, jak to wygląda. To nawet wiemy, że głównymi osobami, znaczy najczęściej taką osobą, która zakupi alkohol małoletniej osobie, jest osoba, która sama potrzebuje pieniędzy, tak? Która pije, potrzebuje się za coś napić, więc taka osoba dostanie złotówkę czy dwie za to, że zakupi nam alkohol. Jest coś takiego, wiem, jestem tego świadoma, że to istnieje. No, fakt jest taki, że trzeba z tym walczyć, więc no, robimy co możemy. I chwała Boga. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Przewodniczący, oczywiście, że podziękuję najbardziej. Oczywiście dziękuję bardzo również tutaj za ten cały wkład pracy, który składacie, zwłaszcza za te wszystkie akcje profilaktyczne, które są prowadzone, tutaj są wyszczególnione. Jest tego sporo, czyli działania są naprawdę szeroko zakrojone. I naprawdę robicie bardzo dobrą robotę. A teraz tak jak mówił Pan Grzegorz tutaj, to wszystko zależy od społeczeństwa, jak my będziemy do tego podchodzić. Także bardzo dziękuję Panu za wszystko, na ręce współpracowników również pośrednikach podziękowania. Dziękuję. Całej Rady oczywiście. Jeżeli nie ma pytań, Szanowni Państwo, to przechodzimy do punktu trzeciego. Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku. Bardzo proszę. A więc do tego programu załączona została diagnoza, o której wspominaliśmy. W oparciu o tę diagnozę będziemy w tym roku przed wakacjami realizować taki program ogólnopolski Trzeci Elementarz, więc chcemy no, tak trochę konkretniej podejść przed wakacjami właśnie do tematu no, tych zdarzeń dotyczących narkotyków, o których wiemy, które do nas docierają, nie ma wiele, aczkolwiek są sygnały o tym, że dopalacze wśród młodzieży zaczynają istnieć coraz powszechniej, ale jest to tyle dla nas trudne, że po te dopalacze sięga głównie grupa licealna, także młodzież, która już opuszcza gimnazjum, dojeżdża do Bielska do szkoły do Kuzdoken i tam wtedy takie, można powiedzieć, rozluźnienie następuje. To jest grupa, no, do której troszkę trudno nam dotrzeć, a wiemy, że właśnie tam zaczyna się poważniejszy problem. Aczkolwiek jak wynika z diagnozy, no, młodzież na 293 przebadane osoby, wiemy, że 18 miało styczność z dopalaczami, więc też jest to niepokojące. Przed wiem, głównie jest to Bujaków, także Dobrze, jeżeli można, taka moja uwaga, nie przeraża to, że coraz nowe gamy wprowadzane są tych narkotyków różnego rodzaju. Ja naprawdę nie miałem pojęcia na przykład o narkotykach, tam się słyszało, że coś takiego wprowadzają, a tutaj już widzę, że cztery osoby chyba bodajże, tak, miały kontakt, czy jeżeli dobrze to znaczy, no, wiedzą co to jest, około 40% tak. Już wie, co to jest, także... To jest naprawdę przerażające, jak ten przemysł funkcjonuje i wprowadza rzeczy, za którymi ciężko przejść. Naprawdę wielki ukłon w stronę Państwa, z
tym, co robicie. Zrobienie sobie towaru przez internet to jest... To jest odebrane dzisiaj. Tak. Dobrze, kto z Państwa jeszcze tej kwestii, jeżeli można? Nie ma. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Przechodzimy, szanowni Państwo, do punktu 8. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie działania policjantów w okolicznych Kozienicach. I tutaj oddaję głos panu już byłem komendantowi, a rogo będzie reprezentował tego sobie. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie wójcie, panowie radni. Jakiś po raz ostatni mogę zabrać głos jako były komendant komisariatu w Kozienicach. Było mi bardzo miło dla was pracować przez te lata. Naprawdę bardzo długo się nauczyłem. Na pewno wykorzystam tę naukę w mojej przyszłej pracy. Dziękuję wam za to bardzo. Mam nadzieję, że również mój następca Jacek Ślika będzie bardzo fajnie z nami współpracował i będziecie to dalej robić dla dobra naszych mieszkańców. Może zacznę od początku. Tak mówię. Raz w roku każdy komendant komisariatu musi złożyć Państwu analizę stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego na terenie komisariatu, na którym działa. Robię to podobnie jak w roku ubiegłym. Myślę, że taka prezentacja jest bardzo fajna, bo jakoś tak chyba lepiej przemawia do ludzi. Jak Państwo wiecie, teren, który jest pod zarządem, pod dozorem komisariatu w Kobiernice jest bardzo dużym terenem. Jest to największy teren na terenie powiatu bielskiego, bo to prawie 150 km kwadratowych, a prawie 45 tysięcy ludzi. Jak tutaj widzimy, teren komisariatu pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego no jest nawet nie wiem, czy nie mniejszy jak teren całych Kobiernic. Gmina Koza akurat jest najmniejszą gminą, z tym, że chyba najbardziej zaludnioną. Spaja akurat te dwie gminy. No i myślę, że akurat gmina Kozy w przypadku narkotyków jest dla nas taka troszkę niebezpieczna, ponieważ z uwagi na to, że główna trasa przebiega akurat przez Kozy, jest pomiędzy Bielskiem a Kętami, no tam ten ruch taki dziwnie się odbywa, młodzież bardzo często się tam przemieszcza i nabywa różnego rodzaju środki narkotyczne. Jak Państwo wiecie, w zeszłym roku dosyć sporo tych środków narkotycznych weszło na listę tak zwanych środków zabronionych, ale akurat sprzedawcy, dilerzy, jak ich zwał, tak zwał, coraz to nowe środki wprowadzają i wprowadzają te środki, które akurat nie są na liście, więc dopóki one nie znajdą się znowu jako środek zabroniony, jest udowodnienie dość mocno utrudnione. Oczywiście zabieramy te wszystkie środki, żeby ta nasza młodzież czy osoby dorosłe tymi świństwami się nie upajało. Jak Państwu mówiłem, prawie 150 km kwadratowych, 45 tysięcy mieszkańców, gminy dość mocno rozbudowane, gmina Porąbka, akurat sołectwa Bujaków, Kobiernice, Czaniec i Porąbka. To z takich zdarzeń, które były, myślę, dość medialne, z kategorii nawet można powiedzieć niebezpiecznych, to wejście na zabawie sylwestrowej w Pitarzowicach. Jak Państwo pewnie widzieli na pasku, który pojawił się tam na TVN-ie czy jakichś innych mediach, zabawa sylwestrowa, spotyka się paru gości, jeden drugiemu kupuje bilet, potem wychodzą sobie na zewnątrz, zaczyna się zabawa z nożami, zaczyna się cięcie jednego drugiego, a potem o dziwo jeden drugiego nie zna. Zajęło nam to troszkę, żeby te osoby połapać, ale udało się to zrobić. Były zastosowane środki zapobiegawcze, areszt tymczasowy i dozór co do kolejnego sprawcy. Na szczęście u nas na razie nie ma, czy nie wiemy o działaniu jakichś tam sekt, subkultur młodzieżowych, przestępczości cudzoziemców, czy też aktu terroru. I tego sobie życzmy, żeby było jak najdłużej. Nas nie doświadczyło takie cudo. Co robi
robi komisariat Kobiernice. Komisariat obsługuje wszystkie rodzaje zadań przypisanych do jednostki. Jednostki takiego małego, podstawowego szczebla. Na szczęście przestępczość, która jest kierowana przeciwko życiu i zdrowiu, to jedynie znikomy ułamek tych zdarzeń, które odnotowujemy. Co nas męczy? Męczą nas kradzieże mienia, męczą nas kradzieże włamania. Tutaj musimy uczulić naszych mieszkańców, żeby zwracali szczególną uwagę na to, co się dzieje wokół ich domostw. Wiemy, że ostatnio dość mocne grupy pojawiają się na naszym terenie, dokonują włamań do budynków. Wystarczy parę godzin nieobecności mieszkańców i jak wracają, to stwierdzają, że ktoś im akurat wszedł poprzez taras, zabrał pieniądze, zabrał kosztowności. Naprawdę musimy porozmawiać z tymi naszymi mieszkańcami, żeby byli, myślę, że bardziej czujni, bardziej ze sobą zżyci, bo akurat daje to efekty. Wykrywalność. Wykrywalność ogólna jest na poziomie, w zeszłym roku była na poziomie 53,15%. Spadła, rok wcześniej wynosiła 63,7%. Co się do tego akurat przyczyniło? Ja myślę, że do tego się przyczyniła zmiana kodeksu postępowania karnego, który nam wszedł. Mamy tutaj czyny przepołowione, mamy inne wartości czynów, mamy inny sposób udowadniania tych czynów. Prokuraturze też troszeczkę inaczej podchodzą do tego, co się dzieje. Nie jest to tylko tutaj te spadki wykrywalności, to nie tylko jest problem Kobiernic, ale to jest ogólny problem i Komendy Miejskiej Policji w Bielsku, Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, jak i myślę całego kraju, co zresztą i pewnie tutaj nasi radni, którzy znają się bardziej się znają na tych rzeczach, mogą nam wyjaśnić w tych kuluarach akurat ten temat przedyskutować. Jak to się przedstawiało od 2009 roku, mamy tutaj również rozpisaną i przestępczość ogólną, i przestępczość kryminalną. Akurat w przestępczości ogólnej te spadki nie są aż takie duże. W przestępczości kryminalnej ten spadek tutaj nastąpił taki dosyć spory. Mam nadzieję, że uda się to niebawem odbudować w jakiś sposób. Komisariat Policji w Kobiernicach, czy małe komisariaty, które ogólnie są w Komendzie Miejskiej, czy innych komendach, są to komisariaty tak zwanych, można określić to śmiało, małych liczb. Każda cyfra, która tutaj idzie do góry, czy idzie na dół, powoduje bardzo duże wahania tych procentów, które tutaj widzimy. Zobaczymy to na kolejnych slajdach, gdzie akurat mamy odnotowane różnice dynamiki. Tu akurat mamy obrazowane dynamikę stwierdzonych przestępstw. Stwierdzone czyny są to takie, które my wiemy, że zaistniały. Tutaj mamy 333 czyny, gdzie akurat mieliśmy w rejestrze spraw dochodzeniowych wszczętych 403, a w rejestrze spraw, w rejestrze czynności spraw dających mieliśmy też ponad 400 czynów. Zobaczcie Państwo, jak dużo jest tej pracy i potem jak ona się przekłada na sam koniec. A wreszcie również trzeba te czynności wykonać. To nas akurat cieszy, że ta dynamika czynów stwierdzonych spada, bo jak w roku 2013 było ich 651, to w roku ubiegłym mamy ich 333. Przestępstwa kryminalne, tutaj również mamy spadek dynamiki o 82 czyny w stosunku do roku ubiegłego. O, i tutaj widzimy, jak te słupki bardzo ładnie nam wyglądają, tak? W 2013 71, potem bardzo ładny spadek do aż 68, czyli o 3 i potem jaki olbrzymi wzrost, nie? Bo aż o 5. Kategoria kradzieży z włamaniem. Spadek akurat o 7 czynów. Ta cyfra 244, która jest w roku 2013, a tam jeszcze była brana pod uwagę przestępczość osób nieletnich, więc dlatego taka różnica występowała. Podobnie mamy tutaj w rozbojach, gdzie również w 2013 roku było ich 35, a w roku 2014 6 i spadek do 4.
uszkodzenie ciała. Również idzie w dobrym kierunku. Tylko powiem Państwu tak, no, może pojawić się niepokój taki, że jeżeli w przyszłym roku będzie tych czynów dwa, no to mamy już wzrost o 100%, tak? Bójki. Tutaj właśnie mamy to, o czym wcześniej mówiłem, czyli mieliśmy 0 i mamy 2. Rachunek jest prosty. Ale akurat wszystkie te czyny zostały wykryte. Przestępstwo pod nazwą uszkodzenie mienia. Tu mamy również odnotowany spadek. Te slajdy, które Państwu pokazuję, obrazują przestępczość na terenie trzech naszych gmin. Kolejna tabelka, która jest, to akurat przedstawia nam te zdarzenia od 2010 do 2015 roku. Kryminalne wszystkie spadają, kradzież z łamaniem spada, kradzież mienia wzrosła nam o 5, uszkodzenie mienia spadek, rozboje spadek. Kolejny slajd, gdzie bardzo ładnie słupki nam wyglądają. Jak to wygląda na terenie trzech gmin? Akurat na terenie gminy Porąbka wszystkie te czyny stanowią 36,4%, ale spadek ze 123 czynów do 119 w roku ubiegłym. Pozostałe dwie gminy są bardzo porównywalne, że najbardziej przybliżona jest gmina Wilamowice, troszkę mniej czynów na terenie gminy Kozy. Tutaj mamy rozbicie akurat na poszczególne gminy. No możecie tutaj Państwo pewnie to zobaczyć w materiałach, które dostaliście bądź pocztą elektroniczną, bądź macie je do wglądu. No w gminie Kozy wygląda to w taki sposób. Bardziej nas pewnie interesuje gmina Porąbka. I tutaj niestety mamy nieznaczne wzrosty. Kradzież z łamaniem z 17 do 25. Kradzież mienia z 15 do 21. Uszkodzenie mienia wzrost o 2. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na tym samym poziomie. Widzicie Państwo, że tych parę czynów już, no wszystkie czyny nas niepokoją, ale każdy wzrost niestety niepokoi nas szczególnie i trzeba brać się do roboty i starać się ukrócić to, co się dzieje. Tak jak Państwu mówiłem, no szczególnie tu przy kradzieżach chyba ma nie, no należy uczulić tych naszych sąsiadów, żeby patrzyli, co się dzieje, no bo jeżeli ktoś nam wchodzi do domu, wchodzi nam do samochodu, czy gdziekolwiek, no jest bardzo fajnie, jak ktoś na to zareaguje. Tak samo przy kradzieżach. Ktoś to i zostawia i nagle to się traci. I oczywiście nikt nic nie wie. Tak samo jak przy tym zdarzeniu, które mieliśmy w Pisarzowicach na zabawie Sylwestrowej. Gmina Wilamowice akurat tutaj ma dość znaczne spadki. Chciałem Państwu jeszcze przytoczyć parę takich kategorii, z którymi się spotkaliśmy w zeszłym roku. No akurat tutaj omówimy sobie, powiedzmy pierwszy czym to Kozak. Starsza kobieta, 83-letnia, mieszkanka KUS, straciła 7000 zł. Przyszła sobie do niej nieznajoma oczywiście kobieta pod bajeczką wymiany waluty polskiej na euro. Te pieniążki jej zabrała, pieniążków. Oczywiście sąsiadów nikt tego nie widział, nie wie kto przyszedł, kiedy i jak to się stało. Tu mieliśmy u Was niespodziankę. Mieliśmy taką ładną dziuplę, którą zlikwidowaliśmy. Odzyskano troszkę akcesoriów samochodowych. Samochody były kradzione we Francji, Anglii, jak również i w Polsce. My współpracujemy nie tylko jesteśmy samą policją, ale współpracujemy również ze Strażą Graniczną i innymi służbami. Także wszystkie informacje, które są, wymieniamy, powiedzmy między sobą. Co dalej? Mamy akurat tutaj odzyskane narkotyki. Też dosyć sporo, bo ponad 100 porcji marihuany. A namierzyliśmy je przy okazji wejścia do pasera, który miał akurat kradziony rower. Nie tylko wchodzimy szukając jednego przedmiotu, tylko jak tam wchodzimy, to szukamy różnych rzeczy. Akurat nam się udało tutaj odnaleźć marihuanę.
Tak, wcześniej omawialiśmy narkotyki na terenie gminy Kozy, zatrzymanie osoby, 14 tysięcy porcji narkotyków, osoba tymczasowo aresztowana, nie tylko jedna, również są kolejne aresztowania, kolejne środki zapobiegawcze. My staramy się tutaj prowadzić rozpoznanie dosyć szeroko i współpracować nie tylko, tak jak mówię, tutaj z policją, ale i z innymi służbami, żeby akurat i narkotyki naszego rejonu przegonić. Jaki mamy również problem? Problemem mamy również pijanych rodziców. Tutaj tatuś, który miał 3 promile, opiekował się swoimi dziećmi w wieku 5 i 6 lat. A takie troszkę nieprzyjemne, tak? Bardzo często się zdarza, że zdarzają się takie zgłoszenia, gdzie rodzice próbują się w jakiś sposób rozchodzić, bądź odchodzić od siebie, wywlekają różnego rodzaju brudy. Może akurat jest to dobry sposób, ale dlaczego tego nie zauważali troszkę wcześniej? No mamy i takie rzeczy u siebie. Musieliśmy tutaj prosić naszych kolegów z GSR-u z Bielska, aby pomogli nam zatrzymać tutaj jednego z mieszkańców, który oczywiście po pijaku, goniąc siekierami, groził pozbawieniem życia swojemu byłemu wspólnikowi. No ale akurat tutaj przy użyciu paralizatora elektrycznego był bardzo zdziwiony i został zatrzymany. Mamy i podpalaczy na naszym terenie, także takie zagrożenie nas też nie akurat nie omija. Jednego piromana już wyrwaliśmy w Kozach. Akurat bardzo lubił tutaj podpalać różne rzeczy. Mamy i pożar na cmentarzu w Kozach. Mamy i podpalenie samochodu dostawczego przy głównej ulicy, przy Krakowskiej w Kozach. Jak i również szereg innych jego radosnych działań, również na terenie Bielska. Zagrożenia w ruchu drogowym akurat opracowałem na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu bielskiego, która została mi dostarczona przez Wydział Ruchu Drogowego z Bielska. Jak to wygląda, porównując rok do roku? Wypadki drogowe wzrosły nam o 1 sztukę. Ofiary śmiertelne na szczęście tylko 1. Ranni na szczęście mniej o 4. Kolizje drogowe wzrost o 38 i co jest niepokojące, wzrost kierujących po użyciu alkoholu plus 24 osoby. My teraz naprawdę przeprowadzamy bardzo dużo różnego rodzaju badań. Dzięki między innymi Państwu mamy zakupione urządzenie do tak zwanego szybkiego badania i jak się Państwo pewnie już też spotkali, czy byli nawet poddani niejednokrotnie takim badaniom. Możemy bardzo szybko wstrzymać ruch, takie badania przeprowadzić i wyłowić tych mistrzów, którzy nam spożywają to, co akurat powinni w tej chwili. Zagrożenia w ruchu drogowym jest też rozbite na poszczególne gminy. To akurat, żeby uzmysłowić, do czego brawurowa jazda może prowadzić. Gmina Porąbka. Liczba zdarzeń ogółem nam wzrosła z 318 do, przepraszam, to mamy ogółem na górze. Na terenie gminy ze 104 do 124 nam to wzrosło, o 20. Liczba wypadków drogowych wzrosła o 1. Liczba zabitych utrzymała się na tym samym poziomie, choć na pewno każdy z nas by wolał, żeby to było 0. Liczba rannych wzrosła o 2. Też każdy by wolał, żeby ta cyfra była jak najmniejsza, jak najbliższa zeru, bądź nawet 0. Liczba kolizji drogowych wzrosła również z 95 do 114. No wiemy, że te drogi są teraz coraz lepsze, tych samochodów jest coraz więcej, kierowcy jeżdżą coraz szybciej, ale akurat bardzo mnie to cieszy, że udaje nam się pozyskiwać coraz więcej policjantów z ruchu drogowego, którzy przyjeżdżają na nasz teren i pomagają nam tutaj w dyscyplinowaniu akurat kierowców.
No tu mamy akurat zdarzenie na waszym terenie, gdzie wyrostek akurat zabiera mamusi samochód, wyjeżdża sobie razem z kolegami, parkują w słupie, a żeby było jeszcze ciekawiej, to spada na dach tego samochodu transformator. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Samochód w stanie, jak widzicie, wspaniałym. Być może któryś z naszych mechaników potrafi go doprowadzić do stanu nieużywalności. Tutaj kolejne zdarzenie akurat na terenie gminy Gilamowice. Wyniki prewencyjne w stosunku też rok do roku. Jak zobaczycie Państwo, interwencji też dużo więcej, bo było prawie 2200, a mamy ponad 2800. Interwencji domowych prawie o 100 więcej. Na szczęście niebieskich kart bardzo porównywalnie, bo akurat w tym przypadku o jedno mniej niż w roku ubiegłym. Interwencji w miejscach publicznych, no wzrost też dosyć spory, bo z 1800 do ponad 2400. Te interwencje w miejscach publicznych to m.in. jakieś tam zabezpieczenie zdarzeń kryminalnych, drogowych czy też innych. Wykroczenia. Mamy taki rejestr spraw o wykroczenia, w którym odnotowujemy sobie akurat czyny niebędące przestępstwami. Nie jest tego dużo więcej, ale jednak jest. Z 327 wzrost do 356. Wnioski o ukaranie wzrost również nieznaczny, ze 143 do 157. My wnioski o ukaranie kierujemy tak jak poprzednio do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, a w waszym przypadku do Sądu Rejonowego w Żywcu. Nałożono 580 mandatów karnych za kwotę porównywalną jak w roku wcześniejszym. No ja akurat uważam, że jeżeli można osobę pouczyć, to warto to w pierwszej kolejności zrobić. Myślę, że akurat moi policjanci do tego się przyczynili. Pouczyliśmy ponad 1400 osób, jak rok wcześniej tego było 838. Miejmy nadzieję, że pouczenie ku tego wniosło. Doprowadzeń również było prawie trzykrotnie więcej. My na polecenie sądów, prokuratur czy też innych organizacji dokonujemy doprowadzeń osób. W roku ubiegłym było tego 456, a rok wcześniej było tego tylko 143. Jak Państwo wiecie, zabezpieczamy różne imprezy sportowe, rekreacyjne, uroczystości państwowe, religijne. Wszystko to jest po to, żeby zapewnić Państwu bezpieczeństwo. Co jeszcze robimy? Współpracujemy oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, z Wydziałem Ruchu Drogowego, z Wydziałem Prewencji. Prowadzimy oczywiście różnego rodzaju spotkania w szkołach, prelekcje, po to, żeby uzmysłowić tym naszym małym mieszkańcom, jak należy się właściwie zachowywać, ewentualnie do kogo się można zwrócić o pomoc. Jak to wyglądało w roku ubiegłym? 40 spotkań w 2014, 36 w roku ubiegłym. Co mogło się do tego przyczynić? Może długotrwała choroba jednego z waszych dzielnicowych. Na szczęście już wrócił do nas w pełni zdrowy, więc będzie mógł znowu wykonywać wszystko tak jak wcześniej. Myślę, że komisariat w Kobiernicach w roku ubiegłym wypełnił to, do czego został powołany. Będziemy się oczywiście starać, już teraz nasz nowy komendant będzie się starał, aby te wyniki poprawiać. Ja myślę, że współpraca z samorządami no, była bardzo, bardzo fajna. Dziękuję Państwu za to, że pomagaliście mi w każdym problemie, który akurat miałem, że nie mogłem go rozwiązać. Z Waszej pomocy udało mi się to zrobić. Jeszcze raz Państwu dziękuję. W związku z tym, moje Państwa,
Dobrego Witalski, bardzo proszę. Ewentualnie wątpliwości co do tego, czy należy podejmować działania celem zwiększenia stanu etatowego funkcjonariuszy w Kobielicach, to tylko krótki komentarz. No jeżeli ilość interwencji wzrasta o 800, jeżeli trzykrotnie wzrasta ilość doprowadzeń, a funkcjonariuszy jest tyle, ile było, to nie dziwmy się, że potem mieszkańcy mówią, że ich nie widzą, bo nie mogą ich widzieć. W trakcie, kiedy realizują interwencje, kiedy są na to prowadzone, ich nie ma w terenie. Więc biorąc pod uwagę taki wzrost, a jednocześnie fakt, że wykrywalność mimo tego spadku, to jednak w kontekście zmniejszonej ilości zdarzeń, bo dlaczego jest mniej zdarzeń? No bo dobrze działa prewencja, tak? To się przekłada w jakiś sposób na liczby. To i tak jest całkiem dobrze, ale ja cały czas będę podkreślał, że warto walczyć, powinniśmy walczyć co roku. Jak będzie trzeba podpisać pisma, co miesiąc do komendanta wojewódzkiego, póki będziemy pukać, to może kiedyś nas usłyszą. Jeżeli będziemy uważali, że jest dobrze, a tylko kiwali głową ludziom, którzy mówią, ale tej policji nie ma, tak, bo jej nie widać, to będzie tak. Tak jest, dziękuję bardzo. I jeszcze raz pokazuję panu komendantowi, no a przy okazji, bo wiem, że pan przewodniczący podziękuję, ale ja we własnym imieniu podziękuję za współpracę, która się świetnie układała. Ja może jeszcze tak na koniec powiem państwu, że no przez te ostatnie lata no było nas w Kobielicach troszkę mało, bo no było w Kobielicach czasami 6 wakatów. Udało się pozyskać tych policjantów. Na obecną chwilę to jest tylko jeden wakat, tylko wolny. Mamy dużo młodych policjantów. Myślę, że akurat będą się sprawdzać. Sprzęt mamy dosyć fajny. Zresztą po raz kolejny odnowiony. Teraz tylko do roboty. To oczywiście to, co państwu przedstawiłem, również zawędrowało do Komendy Wojewódzkiej, bo jest pod uwagę brana po raz kolejny analiza tego, co się dzieje. No być może faktycznie powstaną jakieś nowe przeliczniki i komisariat w Kobielnicach zostanie akurat doetatowa. Miejmy taką nadzieję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze chciałby z państwa zabrać głos? Nie widzę. W takim razie jeszcze raz, panie inspektorze, tak jak na początku powiedziałem, dziękujemy za dotychczasową współpracę, za to, że zawsze pan był dla nas, jak potrzebowaliśmy. I tak jak powiedziałem, życzymy sukcesów na kolejnym odcinku, na który został pan skierowany. Jeszcze raz powiem, gratulujemy panu komendantowi nowemu i życzymy sukcesów na tej naszej gminie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przejdziemy do punktu kolejnego. Jest to punkt 8 już. Przepraszam, 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Pan burmistrz, głos, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jeśli chodzi o interpelację pani Eweny Kuli, została ona doręczona pisemnie, więc pisemnie na nią odpowiemy. Jeśli chodzi o interpelację pani Marii Bendarz-Okan, zbieramy informacje ze Sołec, już praktycznie wiemy, ile tego kamienia jest potrzebne. W trakcie, jeśli ma być, jest przygotowane postępowanie, jest to w trybie do 30 tysięcy euro w naszym regionie wewnętrznym, więc tu nie widzę żadnego problemu. W najbliższym czasie będzie to rozstrzygnięte. Interpelacja pana radnego Adama Sopiaka, jeśli chodzi o środek zdrowia i przetarg, trwa weryfikacja kosztorysów. Natomiast jeśli chodzi o wspólnotę gruntową, tą informację przekażę na piśmie, ponieważ w chwili obecnej, no trudno mi powiedzieć, musimy spytać, na jakim etapie to jest, bo wiadomo, że tam jest wyznaczona osoba jako pełnomocnik. Jeśli chodzi o interpelację pana Romana Pękali, ulica Cyprysowa, wycinka drzewa, no nie możemy być sędzią we własnej sprawie, więc wystąpimy oczywiście o organ zastępczy, będzie tutaj starosta i na pewno takie pozwolenie na wycinkę tych drzew uzyskamy. Jeśli chodzi natomiast o uszkodzony sód, mieliśmy bardzo analogiczną sytuację w Czańcu, też tam troszkę unikał tego tematu, natomiast zmusiliśmy ich do uzyskania pisemnej po prostu odpowiedzi, bo też była sytuacja, że sód był przechylony. Można powiedzieć, że to gołym okiem było widać, że to zagraża, natomiast stwierdzili, że wszystko jest w porządku. Zwrócimy się, żeby to po prostu na piśmie od nich uzyskać. Interpelacja pana Tomasza Nagłorczyka, ulica Lustrzana, obcięcie krzaków, no to nie widzę tu żadnego... Kardynała Kalawyty, od Lustrzanej. Mhm. Dobrze, od kardynała, tak? Od ulicy Lustrzanej, kardynała Kalawytyły. Główna ulica, przy kardynała Kalawytyły. Od ulicy Lustrzanej, w górę. Sprawdzimy, jeśli to jest na gruncie prywatnym, wystąpimy do właścicieli, jeśli to
wchodzi w paznę. No musimy to po prostu sprawdzić, bo to wiadomo, że to nie jest takie proste od razu. Jeśli chodzi o skrzynkę pocztową, pan Władysław Hałat, też to muszę sprawdzić, jaka jest przyczyna, że ta skrzynka pocztowa zniknęła. Nie wiem, czy były tam jakieś, nie wiem, akty wandalizmu, czy... To mi... Proszę? Pracownik poczty zdemontował tą skrzynkę. Więc nie wiem, może... Ale bardzo proszę o ciszę, wszystkie skrzynki są zdemontowane, w ogóle poczta już nie ma skrzynek, tylko na okienach pocztowych. A dlaczego? No nie było potrzeby takiej, tam nic tam nie było. A ja tylko mówię, to nie jest wymysł nikogo, tylko to jest z góry, także tu nic, no to nie ma wpływu. Na pewno nie urząd gminy. No pozostaje, no nie wiem, ubolewać, no ale tak pan przekazał, to jest decyzja centra. Jeśli chodzi o interpretację pana radnego Kutawy, jeśli chodzi o projektowanie drogi wojewódzkiej, oczywiście zwracaliśmy się z różnymi naszymi uwagami, bardziej dotyczyły może one lokalizacji, kwestii odwodnień, zjazdów, oświetlenia, przejść. Natomiast samą technologię no, nie sugerowaliśmy, ale jak najbardziej zwrócimy się do autorów projektu, przekażemy to na piśmie. Tak samo na piśmie przekażemy sprawę regulacji od tych stawów naszych w kierunku Młynówki. Wystąpimy też z RZG, tak samo przekażemy stanowisko, jak on przewiduje wykonywanie tych prac w korycie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 10. Czy pan Władysław Hałat jest gotowy? Tak. Po zapoznaniu się z protokołem z 14 sesji Rady Gminy Porąbka stwierdzam, że protokół został sporządzony zgodnie z przebiegiem tej sesji. W związku z tym wnoszę o przyjęcie tego protokołu. Dziękuję bardzo. W związku z tym, kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 14 sesji Rady Gminy Porąbka, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Bardzo Państwu dziękuję. Przechodzimy do punktu 11. Wolne wnioski. Oddaję Państwu głos. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie ma? To pan Grzegorz Filarski, bardzo proszę. To znaczy, to tak bardziej jest pytanie do dyrektor. Pojawiają się takie zapytania co do tego, jak na terenie naszej gminy będą przyjmowane wnioski dotyczące programu 500+. Czy to będzie tylko punkt odbiór w DOPS-ie, czy przewidujecie Państwo jeszcze jakieś inne formy przyjmowania wniosków? To znaczy punkty odbioru przyjmowania wniosków będą w Ośrodku Pomocy Społecznej. Przewiduję 5 punktów takich na terenie ośrodka. Aha. Plus do tego będą internetowe przyjmowanie, czyli ePUAP-em przez Empatię, profil zaufany, bankowość internetowa, wiem, że 10 już dodatkowo banków przystąpiło, więc razem jest 11 i poprzez ZUS. My to wszystko będziemy przejmować właśnie, do siebie. A propos, bo przynajmniej to dało takie dodatkowe regulacje, bym chciał zapytać, jeśli chodzi o tą bankowość właśnie internetową, czy to będzie związane z tym, że później mieszkaniec będzie musiał i tak popatrygować się do GOPS-u, jakby potwierdzić złożenie tego wniosku? Czy będzie wystarczało tylko dokonanie znaczy, jakiejś my na internetu? Stronę internetową postaramy się, to znaczy damy, bo do tej pory mamy to, co dobrze jest opracowana nasza strona internetowa i tam jest dosyć jasno powiedziane. Natomiast w tym tygodniu przystępujemy do już wskazania odpowiednich dodatkowych dokumentów. I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o ZUS i bankowość internetową, to jest tylko przerzucenie samego wniosku. I my go przyjmujemy. Ministerstwo chciało w ten sposób uniknąć kolejek w danych punktach przyjmowania. Natomiast problem polega na tym, że żaden z wnioskodawców na pewno nie dołączy o ochronie danych osobowych, czyli o przetwarzaniu danych osobowych. I w tym momencie my przejmując ten wniosek musimy tą stronę do nas wysłać już pismem, czyli dla nas są to dodatkowe koszty. Czyli tak prawdę powiedziawszy, ministerstwo nam nic w tej kwestii nie ułatwiło, nie. Wręcz przeciwnie. Czyli można powiedzieć, że preferowany jest osobisty kontakt z GOPS-em? Znaczy preferowany osobisty kontakt z GOPS-em lub też przez ePUAP i podpis kwalifikowalny. W tym momencie jest wszystko tak jak trzeba. Natomiast do tych dodatkowych dwóch, których powiedziałam wcześniej, czyli ZUS i bankowość internetowa, jeżeli dokument osoba dołączy robiony zdjęciem, na przykład z telefonu,
czyli takie dodatkowe oświadczenia, my to dobrze opiszemy i umieścimy na stronie internetowej, to oświadczenie podpisze i dołączy do tego wniosku za tym pośrednictwem, to my to przyjmujemy i my to realizujemy. Natomiast no, osoby, jeżeli wyślą nam tylko same wnioski, to my ich musimy wzywać. I tutaj na pewno będziemy prosić, żeby jeżeli Państwo gdzieś będziecie mieli kontakt, to bardzo prosimy, żeby te osoby do nas nie przychodziły, no już nie powiem, 1 kwietnia, w piątek, ale również i w tych pierwszych tygodniach, bo do 1 lipca realizujemy do tyłu przez 3 miesiące płatność. Czyli jeżeli ktoś przyjdzie, nawet i w ten ostatni dzień, to dostanie do tyłu, żeby wszyscy po prostu do nas nie przychodzili w tych pierwszych dniach, bo to jednak, pomimo to, że jestem przygotowana, no całkiem niepotrzebnie, bo będzie wypłata, jestem przygotowana dokładnie, osoby będą przyjmowały te wnioski, także... Ale kolejek nie unikniemy, choćbyśmy jak rozłożyli wszystko. Sześć osób, dokładnie sześć osób. No, niemniej wiem, że pierwsze dni na pewno kolejki będą, nie unikniemy tego. Jeżeli osoby no, nie podejdą tak rozsądnie do tego i jednak tą falę tych pierwszych osób trzeba przetrzymać. Dziękuję bardzo. Ktoś tym chciałby jeszcze pani zabrać głos? Rozumiem, że nie. W takim razie, szanowni państwo, pozwólcie, że zanim zakończę tę sesję. Jesteśmy przed drugim świąt wielkanocnych, więc wszystkim wam tutaj obecnym i radnym, i gościom zaproszonym, i władzom gminy składam jak najserdeczniejsze życzenia. Zdrowych, radosnych, spokojnych, ciepłych, rodzinnych, świąt Wielkiej Nocy i wszystkiego rodzaju. I szanowni państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam 15. sesję. Dziękuję za wszystkim za przybycie.